Nazywam się Teresa Woźniakowska. Mieszkam w Rypinie. I co jest to Rypin? Jesteśmy w Rypinie. Nie? W jakim ogrodzie? W ogród Pionier, działka numer 67. Muszę powiedzieć, jak stała się Pani działką? Nabyłam działkę od poprzedniego właściciela. Co prawda była to działka nie zaniedbana, ale wspólnie z mężem doprowadziliśmy ją do stanu używalności. Posadziliśmy niektóre drzewa i krzewy od nowa. Ja ze swojej strony wsadziłam dużo kwiatów, bo bardzo lubię kwiaty. No i w tej chwili mamy taką działkę, jaką mamy. Właśnie, jaki obecnie ma charakter Pani działki? Moja działka to jest... znaczy sadowniczo-warzywnicza i też troszeczkę kładę nacisk na odpoczynek, dlatego że przyjeżdżają wnuki z dużego miasta i bardzo chętnie przychodzą ze mną i sobie tutaj baraszkują. Na działce. Czy ma Pani na działce wiele warzyw? Czy zmaga się Pani z jakimiś problemami dotyczącymi tych upraw? Nie, ogólnie nie, z tym, że stosujemy jakieś niewielkie opryski, czy w miarę potrzeby. Stosujemy też ekologiczny oprysk pokrzywą, jeżeli występują jakieś szkodniki, także dajemy sobie radę. Czy znane są Pani takie wydawnictwa jak Działkowiec i Mój Ogródek? Tak, znane mi są, dlatego że korzystam z nich. Te wydawnictwa wypożyczam ze świetlicy lub jeszcze nawet i inne broszurki. I często czytam i przydają mi się to do moich upraw. W Polskim Związku Działkowców realizowane są takie programy jak Otwarty Program Klimatyczny oraz Otwarty Program Nowoczesnego Zagospodarowania i Użytkowania Działek na miarę potrzeb współczesnych rodzin. Czy znane są Pani te programy? Tak, znane mi są te programy i tutaj właśnie, nie wiem czy to w tym sensie, ale stosuję, jak gdyby ja korzystam z tych programów, bo łapię wodę deszczową, czy mamy też kompostnik, gdzie kładziemy chwasty i trawy i mam też właśnie w tej chwili taką broszurkę, gdzie co wykorzystuję. Zapoznaję się ze sposobami upraw, czy z rodzajami roślin i uprawiam to. Jaka jest Pani wiedza na temat Polskiego Związku Działkowców? No i wiem, że takie coś istnieje i nasza działka ma bardzo dobry kontakt, korzystamy, bardzo często wiem, że korzystamy, jeżeli są jakieś potrzebne nam, jakieś mamy wątpliwości, czy żeby coś nam wyjaśnili, ewentualnie korzystaliśmy też, nasz ogród korzystał z dotacji kilka lat temu na remont naszego biurowca. Także wiem, że to jest prężne i potrzebne. A jak ocenia Pani tą pomoc wniesioną dla Państwa ogrodu? No tak jak mówiłam, finansowa to nie była duża pomoc, bo tam tak pamiętam, że jednorazowo korzystaliśmy z dotacji kilkutysięcznej na remont domu. Natomiast jeżeli chodzi o jakieś kontakty odnośnie jakichś innych wątpliwości, czy upraw, czy czegoś, to można to uzyskać zawsze i to jest potrzebne. Na koniec chciałam Pani zapytać, jaka jest Pani ocena i spostrzeżenia dotyczące posiadania działki? Ja nie wyobrażam sobie życia bez działki. Ja tu odpoczywam, po pracy przychodzę, odpoczywam. Też dzięki temu, że właśnie trochę pracuję na tej działce, no to mam ruch, świeże powietrze i też przyprowadzam właśnie wnuki. One tutaj się bardzo dobrze czują. Także jest mi, tak jak mówiłam, nie wyobrażam sobie życia bez działki. Dziękuję bardzo. Dziękuję.